Anna Kluczyńska, witam Was na kanale W Sercu Polski. Moi drodzy, jesteśmy w mojej cotygodniowej serii Jak spędzić weekend w naszym regionie. Dzisiaj mam trzy miejscowości do przedstawienia, jeśli chodzi o najbliższą okolicę, nasz region. Będą to Sokolniki Las, będzie to Ozorków oraz będzie to Zgierz. I standardowo bardzo Was proszę o pozostawienie łapki w górę, o udostępnienie mojego kanału, tego materiału, o komentarze oraz oczywiście proszę o subskrypcję i dzwoneczek, żebyście byli po prostu na bieżąco z moimi materiałami. Generalnie będę się teraz rzeczywiście starać te materiały dawać już o takich stałych porach, mówimy tutaj już o piątku, żebyście mogli się przyzwyczaić, że właśnie o tej godzinie wejdzie po prostu materiał na YouTube. Próbowałam już troszeczkę to wprowadzić wcześniej, natomiast no, były takie sytuacje, że tak powiem, obiektywne, które mi na to nie pozwalały, za dużo różnych obowiązków. Natomiast teraz mam nadzieję, że to się uda. Myślę, że będzie właśnie, że może to być właśnie godzina 17. Zresztą, jeżeli uważacie, że może to jest trochę za późno, to też będę wdzięczna za napisanie mi w komentarzu, co myślicie o tej godzinie 17 w piątek. Zaczynamy od Sokolnik Lasu, gdyż jest to miejscowość najbliższa mojemu sercu. Najbliższa. I będzie to wydarzenie w niedzielę. Jak wiecie, zbliża się już Wielkanoc wielkimi krokami. I koło gospodyń wiejskich KGW Leśne Babki zorganizują kiermasz wielkanocny. Nie będzie to jakiś bardzo duży kiermasz, nie na miarę tego bożonarodzeniowego, natomiast dziewczyny przygotowały, w tym ja, bo również należę do tego koła, stroiki wielkanocne, które będzie można zakupić. Naprawdę niektóre są piękne. Ja, tak jak mówię, też zrobiłam, natomiast jestem pełna podziwu dla niektórych kobiet, niektórych pań. Po prostu mają taki talent w rękach, że szapoba. Dziewczyny będą stały w niedzielę w godzinach od 10 do 13.30 niedaleko kościoła w Sokolnikach, jedynego kościoła przy Kościuszki 1. I będą miały tam swoje wyroby. Dziewczyny będą zbierać na potrzeby koła. Więc to tyle, jeśli chodzi o Sokolniki. Przejdę do Ozorkowa. W Ozorkowie nadal pozostajemy przy imprezach związanych ze zbiórką pieniędzy dla chorego Czarka Sobczaka. I to będą imprezy niedzielne. Imprezy niedzielne. Otóż o godzinie 14, 24 marca na hali sportowej przy ulicy Trauguta 2 odbędzie się koncert charytatywny i mecz Gwiazd Disco. Impreza nosi tytuł Gramy dla Czarusia. Oczywiście będzie tam organizowana zbiórka, jeżeli chodzi o atrakcje, ma być fotobudka, malowanie twarzy, popcorn, wata cukrowa, pokaz iluzjonistyczny. Będą licytacje i będzie również pan Tomasz Peterwas występował. Także możecie przychodzić tłumnie na to wydarzenie. Ja tylko z obserwacji tego Komitetu Społecznego Czarodzieje Czarka jestem po prostu bardzo dumna i jestem pełna podziwu, że ludzie poświęcają swój prywatny czas, aby wspomóc Czarka. Naprawdę co chwilę, tak jak widzicie, są organizowane imprezy przez ten komitet, ludzie się też dołączają i naprawdę warto tam przyjść, zobaczyć i oczywiście wesprzeć. Natomiast ja jestem pełna podziwu dla Ozorkowa, o którym miałam raczej takie zdanie, że tak się tam nie za wiele dzieje i może, że też brak troszeczkę inicjatyw. Może przykro, że dzieją się te imprezy z powodu choroby dziecka, natomiast
na pewno już nie powiem, że ozorkowianom może brakuje jakichś inicjatyw, bo jak widać, potrafią się zebrać i naprawdę zorganizować tyle różnych imprez, meczów, koncertów, po prostu naprawdę im gratuluję. Również jesteśmy teraz przy niedzieli w Ozorkowie i po mszy o godzinie 12 w kościele na Adamówku w Ozorkowie chór Apasjonata zaprasza na koncerty pieśni pasyjnych i o godzinie 17 tego samego dnia w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa również odbędzie się koncert Apasjonaty i podczas tego wydarzenia będzie przeprowadzona zbiórka na leczenie Czarusia Sobczaka. To tyle, jeżeli chodzi o Ozorków. Przejdziemy teraz do Zgierza. W Zgierzu coraz więcej też wydarzeń związanych z Wielkanocą. Od 18 marca aż do 24 marca, czyli do niedzieli, odbywa się festiwal, tak, Food Festival Zgierz o Słodki Jeżu, czyli Wielkiego Święta Zgierskiej Gastronomii. Będzie to, to znaczy jest, tak, to wydarzenie, które już trwa od kilku dni, gdzie występuje sporo lokali, między innymi Pojedli Popili Zgierz, Przystanek Bistro, Pizzeria Rukola. Większość z tych restauracji tak naprawdę i miejsc znam, więc będzie można tam, mam nadzieję, dobrze zjeść. Czyli do niedzieli zapraszamy na to wydarzenie. Przechodzimy do soboty. Zgierz, oczywiście w dalszym ciągu O Słodki Jeżu Festiwal. A tym razem w Zgierzu będzie mocno sportowo. Zgierz z tego słynie tak naprawdę. O godzinie 10 Rada Osiedla Proboszczewice Ludźmierz w Zgierzu zorganizuje osiedlowy turniej koszykówki. I będzie to turniej, gdzie mogą się zgłaszać już dzieci od 10 roku życia. Będą zapewnione napoje, udział jest bezpłatny. Co mamy dalej? Mamy dalej piłkę nożną. I to wydarzenie odbędzie się o godzinie 15. Miejsce to jest Mosir przy ulicy Wschodniej 2 na stadionie. Mecz piłki nożnej, 4. Liga Łódzka, MKP Boruta Zgierz kontra Klub Sportowy Kutno. I teraz mamy mecz koszykówki. Mecz koszykówki o godzinie 17 na Mosirze przy Wschodniej 2 hala Zgierskich Olimpijczyków. Zagra MKK Kuchinok Spuch, Siejko Bank Spółdzielczy Boruta Zgierz kontra Enea Astoria Bydgoszcz. I oczywiście kibice są zaproszeni, wstęp jest bezpłatny. Tak jak już raz Was prosiłam, nie dostałam żadnej odpowiedzi. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym odwiedziła takie wydarzenie sportowe. Jeszcze jak pracowałam na portalu zgierskim, to byłam kiedyś na meczu koszykówki, ja nie jestem za bardzo sportowa, natomiast bardzo fajnie mi tam było, bardzo fajne wsparcie kibiców i naprawdę mam dobre wspomnienia z tego wydarzenia. Udało mi się też, pamiętam, sfilmować, jak jedna drużyna, i to nasza zgierska, wrzucała do kosza. Także fajne wydarzenie. W niedzielę, 24, przechodzimy teraz już do niedzieli, będzie już drugi turniej piłki chodzonej o godzinie 9. I to również będzie Mosir przy Wschodniej 2 na hali Zgierskich Olimpijczyków. I tutaj też w ogóle są kategorie wiekowe, bo kobiety 40+, dopuszczalna jedna zawodniczka 35+, oraz mężczyźni 50+. Tak, takie mamy tutaj kategorie. Odbędzie się również w niedzielę Kreatywna Przestrzeń Wielkanocna. To wydarzenie jest organizowane przez CKD w Zgierzu i będzie ono miało miejsce w godzinach 10-13 przy Rębowskiego 17. Wydarzenie jest bezpłatne, nie trzeba się zapisywać.
Można po prostu przyjść, będą warsztaty plastyczne, strefa dla maluszków i zabawa na tropie wielkanocnych jajek. Wiem, że naprawdę te zabawy, jeżeli chodzi też właśnie o szukanie tych jajek, dużo tam ludzi przychodzi. Organizator przypomina, żeby wziąć ze sobą własne koszyczki. To na razie wszystko, jeżeli chodzi o wydarzenia w najbliższym weekendzie, tak? Proszę o pozostawienie łapek w górę. Śledźcie mnie również na moich social mediach. Na początku byłam bardzo aktywna, troszeczkę teraz mniej, ale staram się ponownie zaktywizować, także będą się pojawiały nowe materiały, nowe takie zajawki różnych wydarzeń. Może na przykład będę Wam mówiła danego dnia, że dzisiaj wybieram się w to i to miejsce, więc będziecie mogli śledzić na bieżąco, gdzie aktualnie jestem. A teraz bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.